Ale to nie jest jedyny sukces, który prawdopodobnie Chełmiec będzie miał na swoim koncie. Mówię tutaj o moście Piramowicza Świniarsko. Na jakim etapie są rozmowy z zarządem? Bo pan Zegzda ostatnio bardzo optymistycznie. To znaczy, wygląda to w ten sposób, że no tu jest tylko jedna strona deklaracji. Oczywiście my się do tego przyłączamy jak najbardziej i to było efektem tych różnych, może powiem takie brzydkie słowo, przepychanek, gdzie rzeczywiście no, moja rola była w tym, żeby w jakiś sposób uświadomić wszystkim, że jednak bez tego, bez tej drogi tutaj wzdłuż wałów, to naprawdę docelowo się nie obędziemy i ona musi powstać kiedyś w całości. Okazuje się, że już teraz właśnie marszałek Zegzda mówi o tym, były te rozmowy prowadzone, bo mieliśmy aplikować o mniejsze środki, zrezygnowaliśmy z tego. Obiecał, że województwo małopolskie, znaczy województwo, marszałek wyskrobie pieniądze na to, żeby budować tutaj ten most i mówi już o takiej zawrotnej kwocie, gdzie rzeczywiście powstałoby to połączenie razem z mostem i z obwodnicą zachodnią. Mówi się tu o 100 milionach. No jest to zaskakująca kwota i uważam, że udałoby się to w bardzo szybkim tempie zrealizować. Ja miałem obietnicę, że być może pan marszałek się wypowie docelowo, jak to będzie wyglądało. Miałem obietnicę, że już na wiosnę byłaby gotowa koncepcja tego. Czyli moglibyśmy nawet wyprzedzić budowę mostu Heleńskiego, z czym na przykład bardzo się zgadzam i byłoby to moim marzeniem, żeby najpierw powstał most na Piramowicza, a później most Heleński, ponieważ no, będziemy mieć tu ogromne kłopoty. Chcę przypomnieć, że do 2020 roku ma powstać również obwodnica północna. Most na Helenie staje się mostem bardzo marginalnym w tym momencie, ponieważ cały ruch rozbija się już w Biczycach na Rondzie, czyli kierunek północ, południe, to są dwa te tutaj kierunki, gdzie są dwie obwodnice. Tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest Papieska 2. Jesteśmy również przy Limanowskiego, ta droga to jest w tej chwili krajowa. Po wybudowaniu odcinka obwodnicy północnej, ta droga tutaj w tym miejscu będzie drogą gminną. Marszałek też wspomina o kosztach, które spoczęłyby na samorządach, czyli kosztach wykupu gruntu. Wiadomo, że w Nowym Sączu taka konieczność jest. Jak to wygląda od strony Chełmca? Od strony Chełmca nie ma z tym większych problemów. Jeżeli ruszy tylko ta budowa i jeżeli będziemy ten most budować, czy marszałek będzie sam budował ten most, zawsze będziemy się dołączać, wspomagać i obiecuję również, deklaruję tutaj pomoc materialną.